Siema, siema, słuchajcie, jadę na spotkanie z widzami. Dawid sprzedał KTM-a 400, pamiętacie tego KTM-a z kanału, na kole nim śmigaliśmy po Poznaniu. Sprzedał go za dobre pieniądze i po prostu zaraz, za dwa dni kupił ścigacza. Jechali aż tam, nie wiem, do Wąchocka chyba, nie wiem. No i wiozę mu kask, chce ode mnie kupić kask. Ten, który kupiłem w zeszłym roku. No i oczywiście pochwali się sprzętem nowym. Może da się golnąć. Kurde, niewygodnie się jedzie z tym drugim kaskiem. Słabo. Może da się golnąć? Nie wiem. No jestem bardzo ciekawy jego sprzętu, co on tam wybrał. Myślę, że to chyba będzie 600. Na chwilę tu zjadę, bo muszę z kieszeni sobie powyciągać, wiecie, bo coś czuję, że powypada mi wszystko. No i z tym kaskiem, kurde, to jest strasznie niewygodnie. Ciężko operować sprzęgłem. To może oni jadą? Możliwe. Ale dzisiaj wieje strasznie. Załamanie pogody ma jakieś być. Słabo. Jestem ciekawy, czy to oni kierunek włączy na stację, czy nie. Na szelu się z nimi mówiłem. No to oni. Dawid i chyba Piotrek. Poznańskie pyry, czy nie? Nie. To nie oni. Oni są tu. Dwoma maszynami przyjechali. Kawasaki! Siema! Czekaj! Jakie to głośne! Jakie głośne! Wszystkie zawody przegrywa! Siema! Piotrek, Jarek. No. WR-ką jeździłem. No, no, no. Siema, no. Siema, Dawid! Dawno mnie nie było. Dawno ci nie było. Ale już nowy sprzęt. No, to jest ten kasek, tak? Co ci się z blatą stało? Kurde, ona jest po wypadkach, wiesz? To taki porządny, naprawdę. Będziesz miał cichszy niż ja, bo jak ja dzisiaj jechałem w tym MTK-u, to kurwa uszy mam. Tak mnie uszy bolą. No, ale fajnie siedzi. Sztywno, nie? Musi. No. No, mój poprzedni, ale miał... musisz zapiąć. No tak, tak, ale sobie już patrzę jako, że nie lata, nie? Bo tamten mi lata strasznie. No nie może ci latać kask.
zapnij go i czekaj. Mogę sobie położyć? No. Zapnij, otwórz go. No, nie. I teraz trzymaj łeb sztywno. No, jest git. No, jest git. No, i zajebiście. No, nie ma to jak... Znowu. Tu masz blendę, patrz. Tu z boku. Tu z boku. A, tu masz taki... Nie, czekaj, tu. O. O. Tu wyżej. Okej. Okay. Ale zajebista. Ale to jest piękny sprzęt. Fajna rzecz. Tak dawno ją nie widziałem. No. Czy ty masz czerwone kolektory? Pomalowane, czy ci się zrobiło? Gdzie? No takie zagrzane. Nie no. Fajny, fajny efekt. Czyli tak, 600, nie? No. Dobra. Dobra. Nie, 6. Kurwa. Ładny ten skorpion. No, no. To skorpion, tak? To skorpion. Nie sądziłem, że jest taki ładny, szczerze mówiąc. Po prostu, jak mówię, jak w laku na czymś takim, w czymś jeździł, to na pewno jest dobry. No, dobrą wentylację masz. No. Nie tak gówno, co ja. A też 600 dałem za niego. No, teraz tak. Odwiedza... No ten chyba, nie wiem, między 1200 a 1500 no. Kosztuje. Jeszcze podpisany. Zobacz, masz tutaj. Dawid, masz no, z Kubą, tu lakierem sobie machniesz. Tak, ja chciałem tak. Też na Kawasaki, na baku mieć ciebie no, podpis. No. 600. 6. Przelić jeszcze? Bo tam matematykę jestem, ale powinno być. Poleciała ci chyba. Nie. Nie? Nie, nie to mi się wydawało. Może, nie wiem. To może drogie. Nie, nie, nie poleciał. Kurwa. Nie, dobra, to może nie liczyć. Czekaj, to przeliczę. Przelicz, bo ja już nie wiem. Nie, no jest 600. No, 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 ja już mam kurwa z widy po tej trasie. To jest fajna widokówka, ale 10 km tej trasy to jest masakra. To, bo jechaliśmy znowu przez te zadupia. Tak. Pakość i wszystko tak nas poprowadziło. Aha. No, no, ci powiem, że kurwa dupę wytrzymał. Ale nie, no fajnie, przez pakość to masz te łuki fajne. No, fajne są, fajne, nie? Ale no. Jedziemy tam sobie... z Eski, ten no. Chwila za Eską jest taka masakra. Chociaż te dziury mogą czasami zaskoczyć, nie? Aha. No, no słuchaj, a tak. Powiedz, a co ty masz? 600? To jest 600, ale kto kogo? Ten? Kawasaki czy GX600? GX600, K4, pierwszy wtrysk z tego co wiem i jest legalny A2. Tak w 100%. Aha. Normalnie okazało się, że on jest naprawdę zdłowiony na 40. Aha. I to ile ma koni, jak jest zdłowiony? No 45. 45. 45 koni? Właśnie, ale idzie, tak. Idzie dobrze, naprawdę, nie powiedziałbym. A odpalisz? No już, już oczywiście. I mam kluczyk? Nie. No to już daję. Bo to który jest twój, Dawid? Mój jest Suzuki. To jest jemu i to jest Dawida, to jest mój. Ty jednak Suzuki kupiłeś, nie Kawasaki? No jednak Suzuki. No to ważnie, bo chciałem kupić Kawasaki. Ale żeś... No, żeś zrobił. Czekaj, moi. Ale to mnie zaskoczyłeś, ty. No, no. Jednak zrobił. Ale nie... Siema, Dawid. Nowy no. Sprzęt masz? Co? Nowy sprzęt? A jest, nowy sprzęt. 600, K4, pierwszy tryb. Naprawdę fajnie podaje. Co ciekawe? 100% legalne A2. Legalne A2. I zrobione w Polsce. To jest też. Wszystko w Polsce. Ty, a dlaczego zamieniłeś KTM-a na ścigacza? Szczerze mówiąc, no bo przejechałem się na Ninja, nie? I mówię, kurde, jakie to jest fajne. A z tym KTM-em to jest tak, że na przykład chciałem ze znajomymi wyjeżdżać na jakieś zloty, tam powiedzmy 100 km czasami coś. No i tam, to patrz na motogodziny, nie? Czułem się pewnie, że może coś tam walnąć w silniku, no tak, aha. Sprzęt taki... Czyli lubisz takie gdzieś wyprawy? Tak, no przecież ja jechałem do końca Polski, do Włochocka. Do Włochocka jechałeś? Ja z Włochocka wracał na kołach. Tak, no, wracałem ją na kołach. I wyjechaliśmy około 16 godziny. Wróciliśmy o 16 następnego dnia. Tak. Coś ty. Mieliśmy przerwę w Kaliszu zrobić. Poczekaj. Mojego wujka sobie zrobiliśmy przerwę i jakoś od 16.30 do 5 ciągle jechaliśmy. Tam wyjątek to było tam oględziny, tam 30. To ile kilometrów? Łącznie? 800. Ponad 800. 800? 800. Kurde. No, ja lubię takie wyprawy, nie? Tak samo ten pokaz. Czysta pokask. No. A kombinezon masz? Na razie ten. Muszę powoli do przodu, nie? Ja mam kombinezon dla ciebie. Tak? No to mogę obejrzeć, jeżeli jest taka. Xona. Zobaczył. Ja szczerze mówiąc, na 1,80 m. Ja mam 83. No. No. No to super. Jeżeli to pasuje, to fajnie. No. Ale ładnie się ale... naprawdę. No. Ale co? Po tym zalaniu diesla. No dobrze chodzi po tym dieslu. A dasz się golnąć?